Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Chryste, światło aniołów i ludzi wieczna nadziejo, przychodząc do nas zechciałeś rodzinnej zaznać miłości. Maryjo, łaski skarbnico, jedynie Ty zasłużyłaś, by tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną. Józefie, stróżu dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym Ojca imieniem. Gałązki szczepu Jessego, chroniące dzieło zbawienia, usłyszcie naszą modlitwę, co z serc pokornych się wznosi. Niech cnota, która rozkwita wśród ścian waszego domostwa, uświęci nasze rodziny i obyczaje przeniknie. O Jezu, Boże wcielony, posłuszny swoim rodzicom, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wysławia świat odkupiony. Amen. Po 3 dniach rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i zadającego im pytania. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał: pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Po 3 dniach rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i zadającego im pytania. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jezus czynił postępy w mądrości i latach, i w łasce u Boga i ludzi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi, by okazać im miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, był dzieckiem w ludzkiej rodzinie. Uwielbiajmy Go i wołajmy: nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, przez tajemnicę Twego poddania Maryi i Józefowi, naucz wszystkich czci i posłuszeństwa względem przełożonych. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ty kochałeś swych rodziców i byłeś przez nich kochany. Utwierdź wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca. Spraw, aby w każdym domu Bóg był uwielbiony. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, Ciebie stroskani rodzice znaleźli po 3 dniach w domu Ojca. Naucz nas szukać najpierw Królestwa Bożego. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, Ty połączyłeś z Tobą Maryję i Józefa w niebieskiej chwale. Dopuść zmarłych do rodziny świętych. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowanej w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.